osób poszkodowanych, ewakuowanych ze strefy śmierci. 5 osób ewakuowanych ze strefy śmierci, w tym 2 funkcjonariuszy. Informacja od strzelców od drugiej strony, od Groszka. 3 osoby ranne, prawdopodobnie widzieli sprawcę, uzbrojony, prawdopodobnie broń automatyczną typu KBKK. Kura dla matki zgłoś. Dobra, jedna tarcza. Ja muszę wypowiedzieć, bo panią wciąż jest. A nie wciąż, a przede wszystkim ćwiczymy współdziałanie wszystkich służb, które zajmują się właśnie reagowaniem w takich sytuacjach kryzysowych, między innymi policji, służby, służb medycznych, straży pożarnych, do tego służb miejskich.